Ma pan bilet? Skąd? A pan ma? A skąd ma bilet? Niedobrze. Niedobrze. Wejdziemy jak ci ze skrzynką służbową. Oj, nie o skrzynkę, chodzi tylko o służbową. Złap z drugiej strony, Reksiu. O matku, ja też nie mam takiej animacji. Do kieszeni, no. Przepraszam, służbowo. Jak to służbowo? Na statek. Aha, a gdzie skrzynka? No, oczywiście, że w kieszeni. Aha. Wkrótce statek wypłynął w rejs do Egiptu. Rexie i Kretes, jako że byli pasażerami na gapę, postanowili wmieszać się w tłum, by nie wzbudzać niczyich podejrzeń. Przepraszam państwa. Bardzo mi przykro, inżynier Gamoń nie jestem. Przepraszam, ale nie dosłyszałam. Bardzo mu przykro, pitoros. A to przepraszam. Rejs dłużył się i dłużył. Nie, ja to w ogóle nie lubię animacji. A szczególnie płaskich animacji, wie pan. Słabe jest to po prostu. Takie 3D to owszem, no głębie posiada, wie pan, głębie. Grę, proszę pana, świateł. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, wie pan, no coś takiego wyraża. A u nas, proszę pana, to jest tak. Nuda, powtórzenia i płaskie. Chce pan, proszę pana, na przykład tak sobie spojrzeć w lewo. Spojrzeć prosto, spojrzeć w prawo, rozejrzeć się, skalować na chwilę. No i co? Nic. Nie ma pan takich sekwencji, bo się komuś coś nie chciało, nie narysowali. I kto na tym traci? Pan traci, ja tracę, my tracimy. To są nasze animacje, proszę pana. Niby mówię, a patrz pan na rękę, widzi pan? O, w kółko to samo, o, no. A dialogi, proszę pana. Niedobre są, bardzo niedobre są. Wtórne, przepisane w najlepszym przypadku, proszę pana. I tak siedzę sobie, proszę pana. I tak patrzę sobie, normalnie, do przodu oczywiście, bo wstać nie mogę. Patrzę na to i aż chce mi się wyjść. Ale nie wychodzę, bo nie mam, proszę pana, klatek wstawania. Spójrz pan na siebie, spójrz pan na mnie. No nic, w ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. Proszę państwa, kapitan jestem. Przykro mi. Czy jest jakiś inżynier na pokładzie? Gamoń jest, inżynier Gamoń, ten tam razem z Psiderowskim. To niech się Gamoń razem z Psiderowskim zajmie awarią, bo awaria jest. Bardzo mi przykro. Chcąc uniknąć zdemaskowania, Rexio i Kretes wstali i udali się do maszynowni, aby dokonać napraw. Pewnie, że udało się wstać. Poza kadrem możemy robić, co tylko chcemy. No dobra, zobaczmy, co to za ustroje. O, zobacz, nie to sztuki tej świątyni techniki, ale za to na luźnym głosie chodzi. Artysta, gwoźdź nie umie dobrze przyjąć. I nagle, ku zdumieniu wszystkich, a przede wszystkim samych inżynierów, engine uspokoił się i zaczął pracować normalnie. Normalnie już myślałem, że nam się nie uda. Po naprawieniu engine'a statek wyraźnie przyspieszył. Także rada rejsu ledwo miała czas zorganizować pożegnalny występ ku czci Rexia i Kretesa. Proszę mi śpiewać optymistycznie w tej chwili. 100 lat! Panie inżynierze Gamoń, panie Psiderowski, w ramach szeroko pojętych podziękowań prosimy przyjąć. Oto miś na skalę naszych możliwości. Nie dziękuję bardzo. Do widzenia panu. Wetknąwszy misia do kieszeni, Rexio i Kretes opuścili statek i ruszyli w kierunku, w którym spodziewali się zastać piramidę.